I'm playing, just a little man in your Mercedes Benz. So amazing how you raised this bad kid to a man in a whole different land. Girl, you made it. I don't wanna keep you waiting, no. I just thank you for your patience. Smile my lip and we can make this go again. Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody, oby równie ładne widowisko czekało nas na Murawie. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Przed Państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals. Zespół Wanderers zagra z ekipą Terriers. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Fenomenalnie, Schmeichel! Spod chorągiewki centruje teraz mocno Insigne. Niewykorzystany stały fragment gry, piłkę wybijają rywale. Obronił, ale piłka w grze. Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Benzema, Leo Messi, wszyscy wiemy, że w Karimie Benzemie drzemie wielka siła, warto go dzisiaj obserwować, może zrobić różnicę. Ale musimy na chwilę przerwać. Niezłe otwarcie, ale szkoda, że nie zostało zwieńczone golem. Taka nieskuteczność może się na nich zemścić. Frankie. Znakomite ustawienie Marquinhosa. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Zapowiadało się nieźle, ale na zapowiedziach się skończyło. David Ginola. Mają okazję na prowadzenie. Bramkarz opuścił posterunek. Wystarczyło trafić między słupki. Gol to gol. Prowadzą zatem 1-0. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Co zrobi sędzia? Za takie przerwanie obiecującej akcji często są kartki. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Wanderers teraz z wyraźną chęcią do ataku. Moussa Dembele. Frankie. Lucha znajduje teraz Benzemę. Czy będzie z tego bramka? Gol! Tak, nie zawahał się. Ważne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. No to mamy 2-0. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Okazja przed nim teraz. Poprzeczka, ale co będzie dalej? Naprawdę nie dopisało mu teraz szczęście. Do gola zabrakło centymetrów albo silniejszego podmuchu wiatru. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Na was! Musiał pokazać cały swój kunszt. Robi się coraz groźniej. Uwaga, za chwilę może być bramka. Gol! Tracą już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja.
Mamy teraz wynik 2-1. Nie, tak nie należy interweniować. Powinien zobaczyć drugą żółtą kartkę za ten faul. Militão. Stracona piłka. Wciąż prowadzi piłkę. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Jest miejsce wzdłuż bocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. Teraz strzał z dystansu. No ale ostatecznie nie przysporzyło to kłopotów bramkarzowi. Z łatwością wyłapał tę piłkę. Czy mu się uda? Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Dybala. I strata. Fatalne zagranie. Jak widzimy po statystykach, goście dość rzadko są przy piłce. Tyle, że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. Ale atak teraz na piłkę! Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Ależ interwencja w polu karnym. Ferland Mendy. Ginola. Niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Za chwilę ponowią próbę z rzutu rożnego. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. I Vinicius. Niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Ryzykownie, ale skutecznie. I mamy koniec tej pierwszej połowy. Powiedzieć, że kibice ekipy gospodarzy są niezadowoleni, to jak słyszymy teraz na trybunach, nic nie powiem.